Dobry wieczór. Chciałem pogratulować zespołowi mojemu postawy w dzisiejszym meczu, wyniku, bo wiadomą rzeczą, że derby to specyficzny mecz, w którym trudno o faworyta, ale myślę, że po chwili gdzieś tam nerwowej gry zaadaptowaliśmy się dobrze do spotkania i dzięki temu strzeliliśmy bramki. Trzeba powiedzieć i podkreślić gdzieś tam postawę zawodników zespołu Krakowi, bo w drugiej połowie rzeczywiście troszeczkę zepchnęli nas do defensywy, ale determinacja mojego zespołu pozwoliła nam zapewnić to zwycięstwo i skończyć zwycięstwem dzisiejsze spotkanie. Także gratuluję mojemu zespołowi i dziękuję dobrej postawy, gratuluję zespołowi Krakowi. Porażka to jest taki przyjaciel trenera, który jest ciągle za rogiem i czyha. Na pewno mogę przeprosić tylko kibiców Krakowi, że przegraliśmy trzecie derby jako trener i na pewno przygotowaliśmy się do tych derbów solidnie, bo wiedzieliśmy, w jaki sposób gra Wisła, żeby wyeliminować, chcieliśmy atuty i tak straciliśmy pierwszą bramkę, bo w środku pola straciliśmy piłkę, gdzie uczulaliśmy na to, żeby nie tracić w taki sposób piłek. Druga to konsekwencja pressingu, który doszliśmy i wybicia przypadek odbiła się ta piłka i na pewno w tych sytuacjach, jak się to zobaczy na spokojnie, to Maciek mógł się trochę inaczej zachować. Drugą połowę zaczęliśmy bardzo dobrze, bo mogliśmy bardzo szybko wrócić do gry, mogliśmy bardzo szybko zdobyć bramkę na 2-1 kontaktową i ten mecz mógł się odmienić, ale nie potrafiliśmy po prostu trafić w bramkę. To wszystko albo za wysoko, albo słupek, albo poprzeczka, albo spojenie i bardzo dobre interwencje bramkarza. Dlatego porażka jest bardzo przykra i bolesna. Pierwsze to sam w lustro popatrzę i zobaczę po prostu, czy pewnych błędów sam jako trener nie zrobiłem, ale przykroju całego spotkania, zmiany, które też zrobiliśmy, Janusz Wol, który zszedł, bo obawialiśmy się, żeby nie dostał żółtej kartki, bo widać było, że był już nerwowy i gdzieś tam były jakieś sytuacje takie stykowe, że mogło się to różnie skończyć, i dlatego na pewno czeka nas bardzo trudne 2 tygodnie teraz czekać, szkoda, że tak długo trzeba czekać na następny mecz, bo jest to bardzo, bardzo bolesna dla nas porażka, ale trzeba wyciągnąć to, co pozytywne, to, co negatywne, dalej musimy pracować. Pracujemy cały czas bardzo rzetelnie na tym, żeby być lepszym i tutaj robimy wszystko, nad wszystkimi elementami pracujemy. Nawet cały tydzień pracowaliśmy nad tym, w jaki sposób straciliśmy bramkę i to najbardziej przykre dla trenera, że zrobiliśmy na ten temat bardzo dużo, ale trzeba po prostu to przyjąć, tą porażkę i jeszcze zrobić wszystko, żeby ci kibice Krakowi byli szczęśliwsi i na razie na pewno nie jestem ich ulubieńcem, bo nie ma co. Sam zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś przegrywa trzeci mecz derbowy, to sam jako kibic jednego z klubów byłbym na pewno na niego zły, ale wiem, że pracuję solidnie i na pewno nie jestem człowiekiem, który się podda i nawet jakby ktoś zadał pytanie, to od razu nie odpowiem, bo nie podam się do dymisji, to jest pierwsze, a po drugie nie zostałem też zwolniony.